Dzisiaj powiem o czterech zabójczych błędach, jakie ludzie popełniają w związkach i o tym, jak tych błędów unikać. A pierwszym z nich jest zdrada. Zacznijmy od tego, że masz wpływ nie tylko na to, czy ty kogoś zdradzasz, ale także na to, czy sam jesteś zdradzany. I to ogromny wpływ. Ten temat będzie poruszony na zupełnie innym filmie, bo jest to bardzo ciekawa rzecz i potrzebuje na to dużo więcej czasu. Ale teraz skupmy się na tym, że jeżeli ty kogoś zdradzasz, to również popełniasz błąd. I to ogromny. Ludzie, którzy dopuszczają się zdrady, najczęściej są w sytuacji, kiedy ich uczucia trochę opadły, kiedy to zakochanie już dawno minęło i wkradła się lekka obojętność. Ale oni, zamiast pracować nad tym, żeby ten związek naprawić, żeby trochę podnieść te uczucia, wtedy idą gdzieś obok i szukają nowej, atrakcyjnej osoby, z którą mogą stworzyć inny związek. Kiedy znajdują taką osobę, te uczucia znowu nagle idą do góry, znowu jest pik, są mocno zakochani w tej nowej osobie i czują się szczęśliwi. Ale z biegiem czasu te uczucia zawsze trochę opadają, jeżeli nad nimi nie pracują, więc w końcu po jakimś czasie znowu są w tej samej sytuacji. Znowu są w sytuacji, kiedy albo mogą nad tym popracować, albo dalej mogą szukać innej osoby. Jeżeli znowu tak wybiorą, to całe życie będą nieszczęśliwi, bo całe życie będą zmieniali tych partnerów i będą krzywdzili i siebie, i ich. I właśnie na tym to polega, że jeżeli zdradzasz, to robisz krzywdę nie tylko komuś, ale także sobie. Co więcej, warto też unikać angażowania się w jakiekolwiek znajomości, nawet jeżeli twoje uczucia wobec partnera, z którym aktualnie jesteś, są całkiem w porządku. Nawet jeżeli fajnie się dogadujecie, ale w twojej pracy jest osoba, która mocno ci się podoba i zaczynasz z nią na początku lekko flirtować, później przeradza się to coraz bardziej poważny flirt i bardziej poważny, aż zaczynacie ze sobą mocniej kręcić, to im bardziej jesteś zaangażowany w relację z tą osobą nową, tym bardziej się odsuwasz od swojej partnerki, z którą jesteś. Unikaj tych sytuacji. W momencie, kiedy widzisz, że ktoś zaczyna ci się podobać, po prostu się zdystansuj od tego. Dla własnego dobra. Ciekawostką jest to, że jak wynika z badań, ludzie, którzy zdradzają, mają dużo niższy współczynnik inteligencji niż ludzie, którzy pozostają wierni. Kolejnym błędem, o którym powiem, jest zazdrość. Mówi się, że nie ma miłości bez zazdrości, ale to nie jest prawda. W momencie, kiedy okazujesz zazdrość i kiedy jesteś zazdrosny, pokazujesz też brak pewności siebie. Bo jesteś zazdrosny wtedy, kiedy czujesz, że druga osoba z własnej woli nie będzie chciała z tobą być. Więc tak naprawdę im bardziej okazujesz zazdrość, tym mniejszą pewność siebie przekazujesz zupełnie podświadomie, ale ta druga osoba właśnie też na poziomie podświadomym to wychwytuje i tym mniej atrakcyjny jesteś. A zatem im bardziej okazujesz zazdrość, tym większa szansa na to, że to, o co jesteś zazdrosny, rzeczywiście stanie się prawdą. Jeżeli twój partner daje ci powody do tego, żebyś był o niego zazdrosny, to prawdopodobnie równowaga uczuć w waszym związku jest przechylona na twoją niekorzyść. To tobie bardziej na nim zależy, a on jest trochę bardziej obojętny i nawet może cię dalej kochać, ale już szuka kogoś na boku. I właśnie dlatego daje ci powody do zazdrości. Ty uważasz, że twoje powody są słuszne, że on nie powinien tak robić. Ale jeżeli bardziej będziesz okazywał zazdrość, jeżeli będziesz sprawdzał go, kontrolował, miał do niego ogromne pretensje o to, że robi ci jakąś krzywdę, że właśnie, że powinien zachowywać się inaczej, to tym bardziej będziesz tą osobę od siebie odpychał. Tym mniej będziesz atrakcyjny, tym mniejszą pewność siebie będziesz reprezentował, tym bardziej będziesz załamywał tą równowagę. Jeżeli zależy ci na tej osobie i chcesz z nią być, to musisz zrobić coś odwrotnego. Przede wszystkim nie okazywać w ogóle zazdrości, odsunąć się, nie okazywać zainteresowania. I wtedy ta równowaga uczuć będzie zachowana. Oczywiście okazywanie zazdrości to jedno, a spokojna rozmowa na temat tego, co ci się nie podoba, to drugie. Ale to już jest inny temat na kiedy indziej. Kolejnym bardzo poważnym błędem, o którym teraz powiem, jest monotonia. To właśnie monotonia jest największym zabójcą związków. To właśnie przez to, że w waszym związku nic się nie dzieje, wasze uczucia w przypadku obu stron powoli opadają, w końcu związek się rozpada. Jeżeli dopuszczasz do monotonii z jakiegokolwiek powodu,
to popełniasz duży błąd. Lekarstwem na monotonię jest przede wszystkim nie zamykanie się cały czas w domu, nie siedzenie w domu, tylko wychodzenie na zewnątrz, spotykanie się ze znajomymi, łączenie kręgów zainteresowań. Jest taki jeden dobry nawyk, który polega na tym, że robicie jedną nową rzecz w tygodniu razem. Może to być wyjście do knajpy, w której jeszcze nigdy nie byliście. Może to być podróż do jakiegoś miejsca, może być bardzo bliskiego, nawet do sąsiedniego miasta czy miasteczka, w którym jeszcze nie byliście. Może to być uprawianie jakiegoś sportu, na przykład zagranie w tenisa, jeżeli jeszcze do tej pory nigdy razem nie graliście. Pójść na basen czy do jakiegoś akwaparku w pobliżu. Pójść na paintball ze swoimi znajomymi. Jeżeli nabierzecie taki nawyk, to będziecie mieli rzecz, która będzie was łączyła i która tą monotonię będzie mocno zabijała. Przynajmniej raz w tygodniu. Innym świetnym nawykiem, który warto nabyć, jest nawyk rozmawiania ze sobą na temat waszej relacji, na temat tego, co czujecie do siebie. Co wam przeszkadza, co wam się podoba. Jeżeli, dajmy na to, raz w tygodniu będziecie mieli taką rozmowę, powiedzmy, ustalicie, że w niedzielę wieczorem rozmawiamy o nas w pełni szczerze, w pełni życzliwie, po to, żeby nasz związek był trwały i żeby był lepszy, to będziecie w stanie uniknąć wielu, wielu błędów, które niszczą relacje. Niejednokrotnie spotykałem się w moich porodach indywidualnych z sytuacjami, kiedy na przykład facet był zirytowany przez to, że jego kobieta coś tam robiła, co mu się nie podobało, ale on jej o tym nie mówił, albo opierniczał ją o to, ale to pozostawało bez echa. Był tylko opór, nie było życzliwej rozmowy, było tylko oskarżanie się. Ale w momencie, kiedy będziecie rozmawiali właśnie w ten sposób, szczerze i z życzliwością o tym, co wam się podoba, a co nie, to jesteście w stanie naprawić naprawdę bardzo dużo w bardzo wczesnym stadium. Ostatnim bardzo poważnym błędem, o którym powiem, jest dawanie twojemu partnerowi zbyt mało przestrzeni. Jeżeli to ty mocno się o niego starasz, ty cały czas pokazujesz, jak bardzo go kochasz, ty cały czas chcesz spędzać więcej czasu, niż on chce spędzać z tobą i nalegasz na to, żebyście się częściej spotykali, to on może czuć się przytłoczony. To wtedy ty nie będziesz dla niego żadnym wyzwaniem, mimo tego, że jesteście w związku, to nadal ta zasada działa i on będzie się odsuwał od ciebie. I ty, czując, że go tracisz, będziesz prawdopodobnie próbował się przesunąć jeszcze bardziej i jeszcze bardziej będziesz go tracił, więc taki błąd prowadzi do destrukcji związku. Mimo tego, że się starasz, to nie jest to dobre. Nigdy nie staraj się bardziej, niż stara się od ciebie twój partner. Dlatego, jeżeli czujesz, że ty chcesz spędzać dużo czasu, ale twój partner nie ma na to zbyt dużej ochoty, to przystopuj, zgódź się na to. Dopiero kiedy ty się zdystansujesz troszeczkę, to twój partner będzie chciał się częściej spotykać. Im więcej przestrzeni mu pozostawisz, tym bardziej atrakcyjny będziesz dla niego. Więc pamiętaj o tej zasadzie, bo jest to niesamowicie ważne. I to wszystko na ten temat, ale już wkrótce pojawią się kolejne filmy na temat związków, więc jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam do subskrybowania tego kanału, także do lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku, tutaj link znajduje się poniżej. Ale już wkrótce, bo 28 lipca 2013 roku będzie premiera mojego nowego materiału o związkach, w którym powiem dużo szerzej o tym, jak utrzymać szczęśliwą relację, co zrobić w sytuacji, kiedy twój związek teraz nie jest w najlepszej kondycji, jak poprawić uczucia i twoje, i tej osoby, z którą jesteś. Temat jest naprawdę ogromny i materiał będzie bardzo obszerny, dlatego zapraszam do obserwowania strony jakzdobywać.pl. Tymczasem dzięki za uwagę i zobacz, na co jeszcze warto zerknąć.